To była naprawdę magiczna noc z dziełami sztuki i muzyką poważną w roli głównej. Koncert Nocne Ogrody Majowe, przygotowany przez uczniów sekcji wokalnej i instrumentalnej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze, wprowadził słuchaczy w wyjątkowy nastrój. Lilianna Rafińska była najmłodszą wokalistką biorącą udział w koncercie Nocne Ogrody Majowe. Co zaśpiewacie? No, zaśpiewamy różne takie pieśni, zwłaszcza Stanisława Moniuszki, ponieważ to jest jego święto, jest to 200. rocznica jego urodzin. Z panią chyba od grudnia. Była to dość ciężka praca, ponieważ musiałam się nauczyć dużo rzeczy, których wcześniej nie umiałam i nie ćwiczyłam w swoim głosie. Tego dnia w Muzeum Karkonoskim naprawdę wiele się działo. Miał miejsce także finisaż wystawy Andrzeja Woźniaka na ścieżkach malarstwa. Jelenia Góra jest pięknym miejscem, gdzie jest pełno magicznych, wspaniałych rzeczy, które tak dopingują do malowania, nie tylko portretów, ale też akwarel, czy pejzaże, czy surrealistyczne. To wszystko działa na artystów. Podczas Nocy Muzeów powstało kilka wspaniałych portretów jego autorstwa, a Wiktor Staszak z kolei przybliżył proces tworzenia obrazów. Uczestnicy Nocy Muzeów z zaciekawieniem oglądali także pracę Gertrud Sztac. Obrazy są bardzo piękne. Obrazy mnie zachwyciły chyba najbardziej, ponieważ można zobaczyć i pejzaże, i owoce, i kwiaty, i jest to tak pięknie namalowane. Warto się zatrzymać, podumać, zastanowić. No coś pięknego. Jeszcze do 9 czerwca na pewno warto zobaczyć wystawę malarstwa Gertrud Sztac. My zapraszamy na warsztaty. Postać autorki tych wspaniałych obrazów przybliżyła Anna Szczodrak, a Henryk Dumin z kolei mówił o kufrach pamięci. Jeden z tych kufrów ma wyjątkową historię, ponieważ należał do generała rosyjskiego Ludwika Sawickiego. To był polski szlachcic, polski ziemianin, który zrobił karierę w armii carskiej podczas wojny rosyjsko-tureckiej w 1877 roku. Bronił przełęczy Szipka, która to obrona stała się jedną z podstaw do tego, aby Bułgaria odzyskała niepodległość. No więc ten polski bohater na polu wojennym bardzo był zasłużony i został uhonorowany orderem świętego Jerzego, najwyższym orderem w armii carskiej, i raz w roku miał prawo jeść obiad w towarzystwie samego cara Aleksandra II. Jego wnukowie przywieźli ten kufer do Jeleniej Góry. Ci, którzy odwiedzili Muzeum Karkonoskie 18 maja, mieli okazję zobaczyć także stałe wystawy szkła artystycznego oraz z historii Jeleniej Góry i regionu.